Witam serdecznie. Witam. Spotykamy się dzisiaj z Wojciechem Sergielem i dzisiejszy temat zajęć to są kształty i promieniowanie kształtów. Od czego zaczniemy? I tam pokazywały się różne znaki w przestrzeni, wewnątrz tego zwierciadła zwiniętego spirale. I te znaki jakby się przesuwały, jakby jedne następowały, drugie przechodziły. Oczywiście można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju widzenie wewnętrzne, na wewnętrznym ekranie, tak jak odbieramy wzrokiem to, co postrzegamy. Do tego wszystkiego pierścień ten jakby w oryginale troszkę to inaczej wygląda, bo on był zrobiony z kamionki i miał taką bardzo specyficzną formę, mianowicie był półokrągły tu. Natomiast te pierścienie, które były zrobione i są robione w ten sposób, że kształt ten jest ostry, odpychający, proszę zwrócić uwagę. Każdy narożnik kanciasty to odrzuca. Zatem ten kształt, który jest, nadaje energię, przekazuje moją moc w kosmos to, co ja chcę, a to broni mnie przed przesłaniem jakiejkolwiek energii. Prawda? Zresztą jest podstawowa różnica między jednym a między drugim. Chciałem zobaczyć, czy coś takiego jest, co likwiduje stres, bardzo podobny do orła polskiego. Prawda? Okazuje się, że po położeniu takiego małego znaczku człowiek się przestaje denerwować z byle powodu. Nie ma stresu. Jeżeli weźmiemy polskie godło i ma na dole wojskowe takie coś, prawda, i założymy, też nie mamy stresu. Więc nie dziwmy się, że w Monte Cassinowskie i inne rzeczy i pod Lenin, no, szli pod nóż, nie bali się niczego. Prawda? Bo robił to ten kształt. Oczywiście to jest kształt Maju. Jest kształt, który uspokaja procesy komórkowe u człowieka. Bardzo dziwna historia. Jest to... Kiedyś zobaczyłem opracowanie przez jednego z joginów. Wystarczy zobaczyć w historii, jak wyglądały nasze godła, gdzie była moc, jak wyglądały skrzydła, jaki był dziób, prawda? I zobaczyć, jak ten nasze godło w tej chwili jest takie rozlatane, w jakiejś pikulce. Przecież to nie jest pióro godła, orła polskiego, orła w ogóle jakiegokolwiek. Orzeł ma pióro, a nie śpikulec, prawda? Czy do tego, żeby narysować pióro orła, to trzeba być profesorem?